Chętnie co idziemy do Onara pogadać, nie? Weź się wychyluj, co? A po co? Będą mnie bić? Nie ma opcji. A ty gdzie Ty leziesz? czekaj, Do masz domu, ona, oczywiście. ale to Nie rzadko. ważcie mi się wpuszczać strażników. To jego dokładne słowa. Chcę pogadać z Lee. Ja wiem. Wytrzymałość, On i ja przynajmniej. znamy się od Aha. dawna. Jesteś kumplem Lee? A ty czego Nie chcesz? wierzę. Lee jest w prawym skrzydle. Nawet. Dobra, nie goduj mi tu tak. Jezli, moja morska, to nie on. Ale ma pancerz tu, patrz. A kto cię wyobrażenie? Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Skąd to przypuszczenie? Co? Gorn powiedział, że coś ty narobił, że tak, pod... to stworzyłeś. No, no. Co? Kto by pomyślał, że wyjdziesz z no tego tak powiedział. Co? Nic nie zrobiłem. Rozmawiałeś z Gornem? Co się z nim dzieje? Chyba go jeszcze pamiętasz. Jasne. Za co mam 100 sztuk złota zapłacić? Wysłali z powrotem do górniczej doliny. Jeszcze o tym konwoju. Pogadałem. Gdyby drogi do doliny nie roiły się ale paladynów i orków. Tak ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. A co произошло z wami po tym, jak... Большинство воров i najemników осталось со мной, поскольку я смог предложить им путь к свободе. Остальные же рассыпались по окрестностям и занялись маги воды. Закончив свои дела, отправились сразу в Харине. Но Лорес должен быть в курсе происходящего. А потом? Потом мы набрели на эту ферму. Незадолго до нас тут как раз побывало городское ополчение. Собственно, это и стало причиной, по которой Анарва... Мои люди охраняют его земли от королевских приставов. Co ty tu... Proste. Kombinuj... Onar wynajął nas, byśmy bronili tej... Ale nie tylko dla pieniędzy. Nie a mówię, im bardziej pala... Wielka szkoda, że musiałeś się spiknąć... A jak będzie wyglądać twoja propozycja? Najogólniej mówiąc, będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły... Okej, okay, dobra, czyli to tak gadka z Lee. Musimy zobaczyć, u kogo było to zadanie z cieniostworem, wiesz? Jest nic o tym. Kogo to było? No. Mieliśmy jakiś list, nie? Ogłoszenie Oswalda. Już szukajmy Oswalda. To weź tu wyjdź na ten balkonik, pogadaj z tym typem jeszcze. Z którym? Jak wychodzi na ten balkonik, to chłop stoi troszkę wcięty. Że idę? Ale od strony Litu gdzieś, czy? No. Hej, ty! Rad ciebie widzieć. Co? Ty kto такой? Wspomnij arenę z Katy. Ja prowadził tam paru... Na arenie сражалось много народу. Lepiej napomnij mnie. Jak ty тогда... O kurde, ale wyborów. Powiedziałem, że chciałeś pocałować gęzą. Nie wiem, które wybrać, czy to pierwsze, czy to ostatnie. Dobra, wezmę to ostatnie. Ja сказал, że ty całował zadnicę Gomezu. Co? Na tym Gomezu. O, chyba go zdenerwowałem po raz znowu. W naszym znaku zdrowia tebie больше nie возникает. O da. I тот бой рассудил нас. Конечно. И как это всегда бывает, неправ был тот, кто грызет. Ладно. Кто старое помянет. И кстати, я тоже рад тебя видеть. Как тебе удалось? Скати как-то узнал, что затевает Гомес, и успел предупредить. Я чудом успел сбежать за ворота замка. Один из стражников, но, видимо, крепкое похмелье не дало ему возможности. Ты вспоминаешь об этом с некоторой досадой. Эх, да все дело в моем золотом кубке. Я так быстро уносил... Что это за кубок? Это награда, как самому си... Хоть он и получен из рук самого Гомеза, он напоминал мне о моих былых... Вдобавок, этот кубок отлит из чистого золота. А почему бы тебе самому не отправиться? Я не уверен, что он до сих пор там. Тому файный квест, я что-то от него. Так что я не могу уйти. No. Вот если бы кто-нибудь помог... Задание подобное до того, что Диего тебе да, тоже. Да хватит.
Dobra, idziemy z Onarem jeszcze pogadać, bo z nim chyba też można. Tak, no, no. I musimy znaleźć tego gościa, który dał to ogłoszenie. Kto cię tu u licha wpuść? Co robisz na mojej farmie? Czy na farmie wszystko w porządku? Nie lubimy ale to oddziałów obrazy królewskich, jeśli... Słyszałem, że podburzasz ludzi przeciwko... Słuchaj, no, te farmy, jak i ziemię, na której stoi, on zaś odziedziczył ją po swoim. Nie mam zamiaru pozwolić kilku imbecylom płaszczącym się przed królem na rozszabrowanie mego rodzinnego majątku. Wojna z orkami trwa chyba od zawsze. O nie, wolę już sam bronić farmy. Za pieniądze oszczędzone w ten sposób mógł... I to chciałbym kupić owce. Czy na farmie wszyscy... Nie lubimy... Dobra, gdzie jest jakiś asfalt? A to nie jest tu. To nie jest tu, a gdzie? To jest ten, tu jest napisane, że tu od farmy Onara można iść. Dobra, to wiem, to choć mam pomysł, co możemy iść robić teraz. A gdzie jesteś? No, wybiegaj tak, jakbyś wracał na te pola. Dobra. Do góry wiem, że była... Ja pamiętam tylko jeszcze jedno miejsce. Tu właśnie gdzieś na jeziorku chyba jest jedno miejsce, w którym zakopał skarb. Ty, no, chyba tak. Ale nie, on tam mówił jeszcze o dwóch innych i tych nie pamiętam. Ja wiem, że jedno było chyba tam do góry przy wodospadzie. Tam był topielec. Co tu barczy na mnie? Gdzie ty? Nie wiem, tu wilki na mnie. Tu nie ma. Wybaczamy. No dobra, no to dawaj tutaj na tą wysepkę, no. A, idę, idę. I to albo chyba korzeń, ten jakiś smoczyć, co, żeby... Nie ma tu żadnych potworów, chyba nie. Ogólnie skamowali mnie z tego pocatu, przychodziłem zawsze. Branżę plus jeden do siły. Znaczy ja sobie zapiszę w razie, by coś tu miał być. No właśnie, dobry pomysł. Ukryty topielec. Ale tu rośliny. Chyba, że nie ma takiej opcji jak w gotiku. Zbierz trójce. Wszystko. Żeby tak jakby skradać się i szybciej zbierać wszystko, nie? O, dobra, zakopię. Musiałem to roślinka było. A to nie była roślinka. Sądzę, że coś znalazłem. O, skórzany mierzek. Dobra, to... Co to jakieś bąbelki hopie latają? Coś ty zrobił? O, patrz, tu masz jedno, nie? Mhm. Będzie przy... O, kielich. I przy wodospadzie. Czekaj, tu sobie zapiszę. Ach, sądzę, że bo nie wiem, co mnie spotka, jak tu wejdę. A co ma cię spotkać? Ej, co? Ej, czekaj. Co? Ja muszę to nagrać, nie? Czekaj. Chyba pokażę ci to później, jak skończyłem nagrywać. Dobra. Ogólnie skiśniesz, jak to zobaczysz, co ja widzę, nie? Dobra. Ja to coś jedziecie na mnie. Czekaj, tutaj nie był ten asfalt gdzieś właśnie? Dobra, to najpierw chodź po ten. Mówisz to przy wodospadzie gdzieś, tak? No. A tam jest jakiś... Nie tam, tu, tam. Ale tu podworów. Gdzie? Dużo to pielcy, dużo expa. Ale to nie tu, tam. To będziemy musieli przeprawić się przez nicę. Potem. Gdzie jesteś? Ja zapisuję sobie. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Co? Oho, o kurde, trochę ich tu dużo. Jednak dodawanie nowych potworów do lokacji nie było dobrym pomysłem. No bez kitu.
Już był zwykły topielec. Dobra, on dusi mnie chyba do końca, ty. No mnie odpuściło oba. O dobra, też odpuścił, no. Czekaj, co teraz go... Ty, bo to jeden dwa u mnie. To rodny topielec, dobra, czekaj, bo to w ogóle... Ja wiesz co, ja idę spać, tu się wychiluję. Dobra, gdzie był ten zębacz? O kurde! Ucieka! Jestem zjedzony. Co jest? Tomku? No. Chodź tu na chwilę do mnie, bo ja nie wiem czy ja nie... Pół to znaczy gdzie? Za chatę jego. Ja nie wiem czy ja może od zębacza, od tego topielca pewnie dostałem. Słyszysz te dźwięki? Oj, słyszę. Brzmi jakby ktoś traktor odpalał. Z ogólnie ja chcę tam zobaczyć co to wydaje za dźwięk. Dawaj, idziemy tam na górę. A to może dokończmy najpierw te questy tylko tutaj. Oho, damy radę. Jezus, ale to... Ktoś to pewnie zastruje. Ała. Z ogólnie nie mam tego lepszego pancerza. Dziękuję. Zaraz mi dźgnął. A czemu ty mówię, co zdałeś o mnie walną? Nie ma czego plądrować. No ja właśnie nie wiem. Ewidentnie chciał się strygi. Dobra, jeszcze jeden jest, zdusimy. Tam no, jest jeszcze jaszczur. Dobra, może jaszczura najpierw. Jaszczurem sobie powinien dać radę. Dobra, temu nie, jakoś ale... mniej zabieram. Ale ogólnie mnie to się z tego zębiasz. A, zaciął się. Czemu ty we mnie strzelasz? Oj, nie w ciebie mnie tam, bo wesoło niektóre mi się topielce by odwróciły z powrotem do mnie. O. Co jest? Ja pierdyle ty. No. Warga miałem za plecami nagle. Aha. Magia. Zgadnę, będę musiał kupić sobie lepszy łuk. Bo ja warga po prostu zbiłem. Gdzie jest ten? No ja jeszcze będę ten jakby save'a mam, to jeszcze się rozejrzeć czy tutaj. Że po prostu gdzieś tu jest, ale tego nie zauważyłem. Ty gadałeś to z nimi czy nie? Czym? Ej ty, w sumie jest tutaj, no dawaj. Stój. Tu? Czekaj, idę. Amulet. Ej ty. Z ogólnie tutaj chyba mogłem pogadać z nimi, no. Ale ja nie jestem siłą, więc oni ze mną nie chcą grać, to będziemy się z nimi gadać. O, siema. To można się chociaż kimnąć oni? Chyba można. Ty, mam uczynić trzy skóry cieniostwora, żeby się do was przyłączyć. Aha. To jeszcze nie dla nas chyba. Będzie mu wyjść z tego miejsca? Żebyś wyszedł tam z obozu przez schody. No gdzieś tam. No, wyszedłem. Gdzieś to powinieneś mieć. Gdzie jest obelisk? Tu coś jest. Tu był.
No i te wszystkie krzaki się zlewają. To jest tam przybiegłeś, nie? No. To nie było. A mam coś. O. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Dobra, to chyba wszystko mamy. Możemy iść do Grega. Co, wracamy czy co? Tak. Czy schodami tam? Do Grega chodź tędy prosto. Tylko tu sobie weź tą miksturę, jak nie zebrałeś. No, ale mam pewnie gdzieś tą miksturę, chłopie. Na tych kamieniach to masz ciekawą miksturę. Zaraz mam fulcią zwierzątek, wiesz, bo ja nie mam tylko fajnego. To wbiegnij sobie, zbierz tylko, po kamieniach można tu wejść. O, na tym tu se wskocz, o tak. Weź tu co z góry i dawaj. Ja właśnie też znalazłem. Aha, tylko od ciebie u mnie bije dziki, dwa topielce, nie? Nie mam strzelę, żeby to załatwić. No ja właśnie sobie ich pokonam. Dobra, ja sobie chyba ich po prostu przyprowadzę do... A weź odbiegnij z nimi, to ja też to po prostu zlutuję. Tak w miarę daleko ode mnie. Dobra, ja pokonam sobie tego. No weź tam pobiegnij, dobra, dobra. Git. Oj, za daleko to nie pobiegnę. Smoczy zębasz i zębasz. Dobra, już mamy, ja możemy wracać. No i git. I tu obiegliśmy dosłownie bardzo blisko tego, nie? Bez kitu. A co mi się kusiło, żeby to zobaczyłem? No nie, no jak? Przecież no a przez to, że nam się strzały kończyły, to chcieliśmy cofnąć. Tam no. Sporo tych topielców było. Hej, ty! Znalazłem. Na pewno masz przy sobie moje rzeczy. Jakieś 100 monet, złotikiem. Oto twoje rzeczy. 700 ekspa, no jest. Sztuk złota, złoty kielich, srebrna misa, amulet. Bardzo dobrze. Masz szczęście, że nie jesteś na tyle głup. Oto twoja część. Jeszcze jedno. Dziękuję ci za pomoc. Nie do końca. Myślałem, że mają w sobie trochę i... Ale wychodzi na to, że to zgraja za... Rozumiem, że... Cholera wie. Nie... Wiem, gdzie możesz go znaleźć. Naprawdę? Niedaleko stąd. Wygląda na to, że przewodzi groźbę. Ha, ha, tak. Wiedziałem, że zaszył się gdzieś w okolicy. Muszę teraz jedynie zajrzeć do wszystkich. Znajdę te świnie. Czego idziemy z nim, czy wiesz, ten, czy wiem, gdzie może go znaleźć, bo to tylko taki pomysł. To tylko taki pomysł, on powie, że on sobie przeszuka wszystko sam. On się pojawi nam tak jak normalnie pewnie w Gothiku dwójce marzy, że jak sam tam pójdziesz się wybrać, to on się wtedy tam zjawi. Zabła. Dobra, ja wracam do Corinis powoli. Powoli zaczyna biec. A jak? O, można o jakimś bandycie pogadać jeszcze tym, co był zaginiony z tym listem, prawda? Ty, 910. On co, twój przyjaciel? Nie, ja prosto słyszał jego imię i решил... Nie, z takim imieniem... Хорошо. Как насчет моего жалования? 910. Конечно, вот. Chcę odebrać. Разбойник по имени Брутус Законник мертв. To отличные новости. Proszę. Jeszcze tego bandytę wziąłeś nagrodę za bandytę? Właśnie biorę. Spora. Ty, 750? No. Warto tych herstów tam mieć. No. Czekaj, on mi pomoże. Jak wszystko jest, kontynuuj. Coś powykuwał, bo ja teraz mam tylko... nie no, mam 1700 tysiąc ode mnie. Hajsu chłop, za wykuwanie lepszej zbroi. Już. Dobra, wydałem tysiaka na nauczenie się czterech rzeczy, nie?
Ja na wytrzymałość i na walkę. No ja dałem sobie wytrzymałość 2 razy, mam 200 i dałem sobie 10 zręczności i 1000 za to musiałem zapłacić. Ale idę posprzedawać jeszcze skóry, bo mam dużo do Bospera, to może zwróci połowa chociaż. Gdzie się potrzebuję, więc... Ten oddałem mu tej, dostałem przystałe plecy, tylko chłopie. Tak, dawaj pasmo. Czym ty do mnie? Ty, nawet jak dasz te pałki goblinów, te lagi do Bospera, to to też expo dostałem. Nie tylko strzał, ale expo też. Хорошо. Więc ogólnie, tak patrzę, to... Brakuje mi się gdzieś siły, a będę miał... Miecz ty będzie bił 160, no? Ile? 160. To nieźle. No, tylko że potrzebuję 5 dzień siły. No bym się skupił, żebyśmy mogli zamki otwierać w końcu. Można to ogarnąć, no. Oho, flipa. Co? On może tylko zręczność i kuszę. Aha. A nie może łuków, ale lipa. Muszę znaleźć kogoś, kto łuków uczy. Do bazu myśliwych idź. Ale oni tam daleko, a tam nie mogę z nimi gadać, bo nie dołączyliśmy do nich jeszcze. Przecież myśliwym. Jak jestem? A to myślę, że to zadziała? Bo w sumie z nimi tam mało gadam. Może tak. Odebra, aha. No tak. A już wtedy odebrałem, no. No ale też, właśnie też, że takie czumy nie mam. Stój! Wiesz, co chciałem powiedzieć, nie? Tak. Tam koło otwierać. A czekaj, właśnie, bo ja coś mówiłem w poprzednim odcinku o tym torbenie i zapomniałem, co ja tam mówiłem. To nie pamiętam. A dobra, ja chyba wiem. Możesz... Ty stał uczynikiem jednego z mistrzów. Ty poczytajesz naszych ba... Nauczę cię tego. O, już możemy się uczyć. Co zrobiłeś? A ja nie mogę. Ja mam... Czemu nie mogę? Mi powiedział teraz, że zostałeś mistrzem, w sensie czeladnikiem u jednego z mistrzów. Że wierzysz tam w Boga, czyli że za to pogadanie z Watrasem i z tamtym jeszcze na tym. I hej, teraz mam, żeby się mogę nauczyć. Naucz mnie otwierać zamki. Aha. Otwieranie zamków 5, ten koszt 250 i za mało punktów nauki. O, shit. No fajnie, ja nie mogę. No ale to jedno, a nie, no to dwie osoby są, no w sumie ty też będziesz musiał. Szczególnie tego, co ten pomówi, to tylko tym wamowaniem, że jak się jeden nauczy, to będzie mógł tą siłą otwierać zamki, nie? No dobra, no to trzeba, i tak musimy poekspić, bo ja w sumie i tak się nie mogę tego nauczyć. To ja bym teraz zrobił tak, trochę dzisiaj bym też poekspił, trochę bym... też questów, bo zobacz, jak klikniesz sobie N, to mamy mega dużo questów do zrobienia. Trzeba by się było tego popozbywać trochę. Oj, no. Bo się za długa lista robi, ja tego nie lubię. Wówczas powstało, a swą miłością... Powiedz, co? Kim ty? Czymś... Nie to uspróbujemy dodać. O, wziąłem też jeszcze jakiegoś questa, handlarz bronią dla bandytów, to w górnym mieście było, nie? A kogo brałeś to? U Watrasa. No okej. Was, k сожалению, ja nie mogę na długo odłuć... Co ja должен сделать? Для начала сходи на ферму Лабарта. Я раздам его беднякам. Вот, возьми. Ма какие же додатковые квесты? Дашь их Лабарту за его пост. Только не вздумай забрать эти деньги. Да, конечно. Ты взял, чтобы занести пачку до того. До Лабарта? Так, ну. Да, тоже иду, ну. Давай, то сразу. Kurde, przydałoby się poekspić, chyba zaraz pójdę tu poekspić na tych mobach, co tu są dookoła jeszcze. Musiał poziom nabić, żeby się nauczyć otwierania zamków.
Ale że Watras to jak w McDonaldzie? To normalnie pieniądze daje i jakąś paczkę z jedzeniem ma dostać? Pyszne.pl? A to jako kurierze robimy, tak? Tak. Koniecznie. Ja już wszystko pod... On передал... Очень щедро z jego strony. Tak, że передай достопочтен... Dobra, nice. No ewidentnie jeszcze ze 100 wytrzymałości by się przydało. No, przydałoby się. Albo ja bym chociaż się nauczył mistrzowsko poruszać się bronią dwuręczną. A ty będziesz chciał iść tą halabardę? No, chłopie, puści mnie. Bo do tego momentu już będę miał inny mierz, nie? To będzie dwa razy lepsze, ale... Ta halabarda ile biła? 138, 135, jakoś tak. To nie tak źle. Nie no, lepsze, nie? Na pewno niż moje. Ja przyniosłem posyłkę od Lobarta. Отлично, syn mój. Конечно. Благодарю тебя. Теперь за свою помощь ты... Вот, возьми эти... Что-нибудь еще? Хорошо, что ты спросил. У меня необходимо, чтобы ты сходил к алхимику Саландрилу и возьми эти 200 монет. Остальное он получит. Курт, где этот человек? Для меня... Даже не знаю. А в чем? Ну, хорошо. Какие человек? То, что они украли почти Сандрил, все золотые вещи, но ко всему прочему, они прихватили с собой еще и мой... Эта вещь была очень ценна. Я уже обращался за помощью к лорду. Думаешь, если они не смогли, то и мне не справ... Ты можешь попробовать, сын мой. Ты, я вем, в сумме, давай за мной до грыного места. Бо я у него кейс тен. Прыван го скамовать, в сумме. Чего ему ничего не украсть, припадки. Witaj, wędrowcze. Mam świet... Watras, вот 200 złotych, które... Конечно. Dla mnie... Однако формула этого зелья слишком сложна. Мне бы, конечно, не хотелось расстраивать... Ладно. Погоди немного. Кажется... Ах да, вот они. Тут пар... Передай ему их с моими... Само собой. Покажи. No to co gadasz, że nie masz, a potem wyciągasz spod lady i niby masz? Ogólnie to jest kamer, nie? Nic nie, nie mam, to nie mam. Zadaję. To jednak mam. No popatrz. Ja bym chciał mieć tak wyczarować, ty. Człowiek i bestia, nie zaprze... Ja передал, on сказал, że... Хорошо. Podchodzę ja, biliard pchnął w nią ciężkiej boskiej mo... No zacięło mi się! O kurde, ty, teraz przeklikałem dialog, nie wiem. Nie wiem co powiedział i mam dwie opcje, tak prawie zapomniałem i nie. O kurde. Tak prawie zapomniałem, kliknij, bo to klikam. Dasz mi wtedy. Tak, чуть nie забыл. Еще он просил передать тебе... Я рад, что Саландрил проявил... Но думаю, что будет лучше, если ты... Дело в том, что почти каждый день мне приходит... А все это как... Бывает даже так, что... И тогда мне на помощь приходит... Вот буквально вчера ко мне... Какая-то злобная тварь его так сильно... Мне пришлось применить свою магию... И после таких случаев... Однако эликсиры маны... Понятно. А что? По словам того человека, это был огромный мракорис. Уж лучше бы кто-нибудь позаботился об этом. Ну, а это тенчинец, вы сами себе пробовали бить. Маштышка, есть колейное задание. Co, так? Powiem, czego się niestety. No właśnie wiem i kipkam coś z ognikiem. Ja nic nie mam z ognikiem. Nie? Nie. A miałem ognika, ja go klikłem. O, ten bandyta się pojawił. To jest ten, co mieliśmy ten list jego.
Cześć, trzeba zapisać, trzeba z nim pogadać może. Właśnie, a czekaj, muszę to zamknąć. To jest ten, co list o nim był, nie? No to nie jest ten, co... To tam jakiś zamiast... skarb schował, czy coś. Tak, tych fajnych, tych właśnie fajnych, tych popełniliśmy, stary. Oho, wyjął broń. A u mnie sobie miejsce. Ej, gdzie? Może ja. O, pozwoli mi żyć, dzięki. O, mam, jak zdobyłeś swoje złoto, albo oddaj mi swoje złoto, które wybieramy. Ja też czuję, że oddaj mi moje złoto, będzie dobrym wyborem. Dobra. Przyda nam się złoto. Ty oddasz mnie swoje złoto. Help! O kurde. Jest okej. I co? Jedno uderzenie miałem po panu. To znowu ty! Ale on nie wie, że to jest... O kurde, on ma kuszę, ja zapomniałem. Jak z automatu nawala. Dobra, się schowam za drzewem, jak w cesie. No ja bym ci pomógł, ale no nie pomogę. Blenie za ciebie z tą maczugą. Zblokował się. Dobra, ja pikuję schodkowo, jak w cesie, mówię ci. Easy. No i tak, tak, no. Zrobienie nie chcę nic mówić, nie? Wyjąłem broń, zablokowałem pierwsze uderzenie, a drugi mnie rozwalił. Bo nie mogę drugiego zablokować. Ja mówię, żeby się nie odblokował tylko. Nie widzę, mu HP zadać. No, ile z nim 50? Tam? Weź mnie po nim. Kościołom jego broń się nazywała, ty. Jak? Kościołom. Ty. A tym kościołamem to mi tak walną w czekaj, czekaj, że się rusza, ty. Ja go mam dobić, czy co? Dobi, no. Znaczy u mnie on jest kaput. A u mnie jakby miał go dobić, nie wiem, teraz ty. Dobra, nie ważne. O dobra, teraz się chyba ogarnął. Tak jakoś dziwnie dolatało. Tysięcy? No. Nie mam 1600. Ogólnie... Pamiętaj, że dostałeś za questy w Atrasa trochę kasy. Tak, ale ja jeszcze nic nie wziąłem, bo ty mówisz, że 400, a mi tak... Coś się nie zgadza z liczbą 400, jakby mi się, wiesz... Jedna literka się pojawia, znaczy liczba. I co? Ja mam 4088, ja zrobię ci zdjęcie, żeby nie było, bo ja nie mogę nic mu wrzucić, chłopie. Co? No sobie... Aha! A, to ja zaraz ciebie pokroję jeszcze. Bo ci zaznaczyłem, ty, no ty weź mi odzież, bo nie mogę go wziąć. Oddawaj złoto. No weź odzież, bo ty oddawaj złoto. Cię nie podniosę następnym razem. Aha, bo a dobra, już wiem skąd ty masz tyle złota. Teraz nie mam tyle złota. No, o, no bo tak, no bo on cię pokonał, podniósł swoje złoto i zlutował. No właśnie, cwana. O Jezus, ja myślałem, że już skamujesz. Ja się ucieszyłem, że tyle zarobię, nie? A to nie brałem swoje. A ja tak mówię, co? Cztery? Nie. Ej, dobra, czekaj. Zapiszę tu. No, ja właśnie czekaj, zapiszę. O, czekaj, nie mogę zapisać. Tak, zapisałem. Dobra, nadal nie mogę zapisać, nie wiem czemu, czasem mogę, czasem nie, teraz mogę. W ogóle, chodź tu, widziałeś tamto miejsce? Bo ostatnio jak tu przebiegaliśmy, to był deszcz i nie było tego widać. Spójrz tam, zobacz tam jaka fajna baza jest. Z mostem zwodzonym nawet. A ty tu stoisz? Patrz tam. No że kurde. Ej. Ciekawe, nie? Idziemy tam. Dobra, najpierw tutaj trzeba to jakoś rozwalić, coś. O Jezus Maria. Dobra, biję mu niby 90, ale... Boże, ale to szybkie. Nie, wpadłeś? O Jezus, on za mną biegnie. W ogóle on u mnie się zaklinował, a nagle było obok mnie. A. Dobra, wiesz co musimy zrobić? Ja mam pomysł, gdzie tu można go zablokować. Patrz, atakujemy go i od razu rura, biegniemy tam do tej latarni i wchodzimy na ten dach. Biegnie, biegnie. No nie muszę. Tylko słyszałem jak się upadł plackiem tam.
Czy ty możesz? Ty przycięło mi grę. Ja tylko patrzę, że się suwa. Ja ogólnie tak tylko patrzę, jak a ja tylko słyszę i... Nie, popakałem się wszystko. Trzeba powoli pomknąć. Dobra, mam jeszcze 70, ale ja w miarę mu biję. Staranę. 300. Dobra, nie tak źle. Nie, jakbyś teraz... Nie. Nie rób tak. Nie rób tak, jak słyszałem, jak obrywasz. Ty, gdzie on był? On tu na górze był? Tak. Wiesz co, czekaj, zrobię sobie zapis, jak już pokonaliśmy. Znając mnie. To może zmienić. Teraz znowu tylko słyszę. O! No ogólnie to było zabawne, nie powiem, że nie. Tamto? No, szczególnie ten plask na dole. To... Ostatnie słowa przed śmiercią. Ostatnie słowa. To jest kurczany mieszek. To było palnięcie o ziemi z tyłu. O, jakiś miecz to jest. Ale wiesz co mnie irytuje? To, że nie mogę... Nie, w sensie znaleźliśmy jakiś miecz tam na plaży i nie możemy dać skipowi i nie zaliczył jakiegoś zadania. Tak, tak, no. Ale wiesz co mi się da, że... Możemy go albo gdzieś w jakimś okręcie znaleźć, albo możemy go kupić. Trzeba popatrzeć u kupców. Tylko mam nadzieję, że on nie będzie kosztował 10 tysięcy, nie? Dobra, ty, ja mam w sumie tyle mieszków, ale zapomniałem, że jak tyle mam. Okej, dobra. Ja też sobie potwieram te. No. Te. Więc ogólnie ci powiem, że ja mam skurcień otwora, panie. Nie wiem. Jakim cudem? Co? Muszę zawijać w stronę miasta, bo on dojazd mi chłop robi. O kurde. Chłop? Tak, no wchodzę sobie do tej latarni i chciałem sobie przespać, że się chilnąć. A tam chłop se stoi, ty. Bandyta? Jakiś rzezimieszek i mnie gonić, zaczął. Ty, no koni mnie cały czas, muszę zawijać. Najlepsze jest to, że on nie był jakiś tam na biało, był tak jakby, wiesz, co chodzi. Że neutralny. A wszedłem i od razu mnie zaatakował. Ty, może Jack się po prostu wystraszył ciebie, i cię pogonił. Ty, a może ja nie mam tego questa zrobionego z Jackiem? Nie, no oddawaliśmy go przecież, on słyszał. No, niby ta, ale nie wiem teraz. A ten się położył. Dobra, idę Watrasowi powiedzieć o tym. Na kogo idziesz kopować? No, cię nie stwora się nie ma. A, no bestia powróci na ziemię. Nie, będę nakapować. 700 expa. Ty postąpił prawidłowo, syn mój. Chociaż, поэтому ты заслужил. Вот, прими этот. Спасибо. Pomów z Martinem, powierzono mu zadanie. Znajdziesz. Mógłby strasznie uparty z ciebie. Dam ci ten Dziękuję. Dobra, idę sprzedać też skórę cieniostwora. Czekaj, ja ile mam skórę cieniostwora? Może sobie kupię. Ogólnie ty dostałeś bon eliksir zręczności, bon do zręczności 2? Coś tam dostałem. O, jest kawaler tu przy wieży Xardasa. A tam... Kurde, mi się coś za wysokie myśliwe wprażyło. Możesz pewnie. Ty, wypij to, bo to jest jakby całość. Jeszcze coś teraz... Czego chcę się pewnie. Tak, on może mnie uku nauczyć. Ej, teraz będzie się uczyć po plus jeden? O co z tym chodzi? Co? A może ten, może nie masz...
tego, co się nazywa. Nie no, chodź, miał. Dobra, chodź na. Dobra, to sobie te skrzynki potwieramy. Chodź na farmę Onara, porobimy te questy dalej z tym, z Gregiem i z zaginionymi, za to jest full expo. Ciekawe, tylko tutaj sobie ten zobaczę, bo. Dobra, to ja zaraz będę, zapiszę sobie, czekam przy tej bramie wyjściowej. Dobra, no. Ty, a w sumie ciekawe, czy można wędki kupić, bo parę oni wędkują se. Można. Tak? Gdzie? Znaczy, wędkować można, bo tak było napisane w opcjach, ale. Ale. U kogo kupić wędkę, to by trzeba było sprawdzić. Dobra. O, laga. Aha, nie! Śmieszycie coś? Tak. Zobacz, czy u tego nie można kupić wędkę. U kogo? Kto to jest tego? No, u kogo byliśmy, co mu kielichy sprzedałeś? Hardware. O właśnie, no, zobaczcie, może na niego. Smotrok, inakdy u mnie skarbiło się coś mnogo koszyków i mnie... On mi współczuł, że się wykumpał. Wiesz, to się zaginiono. A co mnie zaginie? Mnie wędki interesuje. A tobie mi? Znasz? Nie. Duży. Za to wszystko mogę ci dać 60. Tak. Masz u niego wędkę? Czekaj, mam tylko. Pokaż mi swoje ryby. Pokaż mi. Ta ma wędkę za 20, bierę. No właśnie coś kupiłem. Idę ten. Idę łowić. No i fabuła pójdzie się bujać. No chłopie, w sumie fabuła. Już mam wędkę w Minecrafcie. O, ja zaklepuję ten mostek. No to idę do niego łowić. Ty, tam coś leży. No? O kurde, spadłem. Aha. A bawić coś? Gdzie tak. Ktoś leży, nie wie ty. No tu. A. Deski. Nieważne. A czekaj, tu coś leży na tym. O, muszla na mostku leżała. No to ja tam wiem. Czekaj, to może z tej coś będzie. Jestem, w niej do mnie, że mogę przyjść na obiad. Cześć, on tu łowi, a ja też bym sobie podłowić ryby. Uważaj, jak kliknąłem wędkę, to mi postać zgłupiała, no właśnie. Poleciał mi na... Złów wszystko. Co? Ty, no co jest z tą postacią? Przedmiotów? Ty, a już nie mogę. Jest to liczba przedmiotów. Wszystkich przedmiotów 844, liczba ryb, ostrygi 100. 844 przedmioty masz? Podziel się. Czemu ja, ale... Ta, mam jakiś akwamaryn 27, czarna perła 16, musz ja 61, perła. Ja mam czarnych perłów mam 14, akwary mam 37. Perłów mam 44. Weź się podziel, co? Ja mam 672 ryby. Chłopie, jestem ustawiony do końca, idę smażyć. Ty, ale zamiast teraz skrzynek w cesie, to będziemy muszle otwierać, ty. Może perły będziemy trafiać. Już gambling wchodzi od nowa. Ty się chłopie, po co byś ty miał jakimś strażnikiem? Ostrygi, chłopie, sprzedaję te ostrygi, 130 ostrygi. Dobra, ja wiem, co ja IRL zacznę robić teraz. Kupujemy wędki, idziemy nad jezioro. 3490. Coś mi się nie zgadza, to jest coś za pięknego. Czemu nie sprzedam mu przypadkiem czarnej perły? Dobra, a wiesz... No oczywiście! Sprzedałeś. Sprytuję! Jak mi zniknął sprzedawca.
No bo mówię tak jak ten, no. Nie chcę mi się tych wszystkich ostrych klikać, nie? Bo 134 razy mam kliknąć. Dobra, czekaj, ja teraz muszę sprawdzić jedną rzecz. No. Ja idę jeszcze raz na mostek i kliknę, idę, jak będzie znowu zły wszystko. Chcę jak zrobisz dobę, nie? Zrobimy sobie dobę, czy będzie można, kurczę, te... Bo my, możliwe, że my to wiesz, już z całego Korinis to wszystko wyłowiliśmy, wiesz, naraz. Jest gitu. Wyobraź sobie teraz, nabijemy jeszcze z jakieś 20 leveli, pójdziemy do smoka, ten nas obije i potem wpierdzielamy 300 ryb, żeby się wyleczyć. Zgryty, a te surowe coś dadzą tobie? Nie, nie. Ale ja mam usłyszone. 10 sztuk za ten, za ostrygę, jak mu sprzedanie, ten, to jest jakby no... No ja mam 139, nie? Więc na razie już tysiaka nabiłem sobie. No bo mnie palec boli. Tak, jak teraz jak kliknąłem z wszystko, to było już 0000. To czekaj, robimy tak, nie? Patrz. Dobra, teraz chodźmy, questy daj robić. No czekaj, tupią questy. Jesteśmy ustawieni. Czekaj, muszę sprawdzić, bo mi to nie da. Bo ja ryb tyle nie uniosę już więcej, no weź się uspokój. Ja uniosę za ciebie, wyrzuć jakoś. Ja mu wszystko pyle. Lecę tam, lecę, zrobiłem dzień, patrzę. Chłopie, jak to zadziała. Jak leci. Jak to zadziała, to... No ja już wiem, gdzie ja będę godziny nabijał w gotiku. No przesuń się z mojego miejsca. No to moje miejsce, o. Moje, piersi były. O. Gdzie mam wędkę? Ja sobie tu po kolana wejdę, o, żeby dalej zarzucić. Odaj mi wędkę. No ja nie wiem. No ja nie mam, aby moje wędkę. No i gdzie? Ej, tylko liczba wszystkich przedmiotów 9. Oha, czyli to się tak pewnie odnawia, po dzień coś tam będzie. A ja mam więcej. 11. Aha. Masz tę moc, masz tę moc. Ale ty weź po prawa tam. Sorry, zapomniałem. Nie no, tak to by nie było. Jakieś gombliny. Jak by to nie było? Przepraszam bardzo, ale... No hello. Jakie gombliny? Dostałeś expa, czy nie teraz? Nie. Jakieś gombliny. To chodź tu bliżej. Ale tu nie ma goblinków. A, no to też nie. Bez, nie. No to pa, to. Na hita. Oj, ty, ta mocniejsza, dobra. Ty, klika to film. A nie myślałem. Dobra, ten królik go szukuje. Okej, teraz możemy iść tak. Czy mieliśmy tu jakieś questy? Możemy iść tam na górę do bandytów. To właśnie ogarniemy tego questa z Gregiem i z zaginionymi. No. Za to będzie w miarę duża expa. A później jak wbijemy level, to się cofniemy i sobie ogarniemy... Greg nadal tu jest? A my mu wszystko oddaliśmy w końcu, czy nie? Chyba tak. A dobra, to możemy teraz tam iść na górę. Czekaj, bo też musiałem kliknąć, oczywiście nie wiem po co. Więc ale musiałem. A musiał, no musiał. A czekaj, z tym gościem jeszcze pogadajmy. No właśnie, za tym chodzi, żeby z nim pogadać. Myślałem, że. A co zrobię to zapis w sumie. Aha, ja mogę tylko trzeba będzie mu przetrzepać skórę, ty. Robię swoich sił. No to dobra, nie, te strzały nie dolatują prawie ty. Tam łódź! Co jest? A czemu tego... Aha. Dobra, blokuj duszę go. Bo ja go zabiję, jak ja będę strzelał, więc ty musisz go dobić. Dobra, jest twój. Wytrzymałości nie mam. Nice! Wytrzymałem, się skończyło. Przynajmniej masz przy sobie złoto. A zadanie zakończone, widzicie, bo go ten. A, no to. Ej, to teraz nie... Watros nie chce zakończyć ci zadania? Bum go, no. Bez kitu.
Zuki, też się z nim pogadam sobie tak for fun. No ja też tylko sobie tu polne bestie dobiję. Czekaj! 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 Biegnę. Znaczy nie ma ich tam, tylko trzy były tu blisko. A dostałem jednego expa. Trzeba ci to może patrzeć. Ja się zbiłem, uwielbiam patrzeć. No wiadomo, jest najlepszy. Czekaj, on się chyba na mnie rzucił po raz drugi, ty, jak ja mu powiedziałem to samo. Czemu? No ej, nie wiem, ja mu... Trzeba będzie przetrzepać mu ten... A on cię dusi, ty. Ogólnie? Czytam to, nie? Ej, ja się nie wyhealowałem, zapomniałem. Dobra, mi gotyka wywaliło, ty.